Zostawcie suba! Zostawcie suba! Zostawcie rana się! Masuję się po jajach. Zajebiście, mogę tobie pomasować. Nitro! Nitro! O Jezu! Siema, co tam? Co tam słychać? A wiesz co, wszystko okej. Nitro, youtuber. Co? Nie, co ty? Nie, pomyliłaś mnie, pomyliłaś mnie. W 100% mnie z kimś pomyliłaś. Właśnie. Więc co tam słychać? Właśnie masuję się po jajach. Zajebiście, mogę tobie pomasować? Kurwa, możemy się dogadać, ty. Serio? No, a masz jakieś doświadczenie? No, powiedzmy. Ale wiesz, to musi być masaż z happy endem, nie? Tak? Ale to dobre, to masz jak w banku, nie? No, jak w banku. No. W ogóle ci powiem, nie, że jesteś bardzo fajny. Ty. No wiem. To wiesz, to akurat się, wiesz, ja się domyślam, nie, bo mam jednak lustra w domu, patrzę, widzę, mówię, ale jestem przyjemny. To zajebiście. Co to? No nitro! Nitro! Siema. Ej, wiesz co ci powiem? Ej, mi jest głupio. Mi jest głupio, nie? Ale ja cię nie znam, a oni cię znają i mi jest naprawdę głupio. A widzisz, to jednak ty chcesz mi jaja masować. No właśnie, ja chcę. A to takie pytanie. Dlaczego? Ale co dlaczego teraz? Bo się pogubiłam już, nie? No bo spotykamy się. Tutaj leci jakieś rozpoznanie po terenie. Ty się podnieciłaś. Najprawdopodobniej to jest tak zwane... pisze się wet pusy. Dobra, i okej. Okay. No. I proponujesz tutaj masaż z happy endem po jajach. No. Pomimo, że mnie nie znasz. Dlaczego? Bo cię już polubiłam od pierwszego wejrzenia. Ty, no. To ma sens. To ma sens, prawda? Ja mam do ciebie takie pytanie. Nie nagrywasz teraz na YouTubie, nie? Nie. Co ty? Na pewno? Nie, serio. No, bo na live'a nagrywasz. Chyba, że live'a nagrywasz. O nie! Ale o to nie pytałeś się. O nie! Dobra, i teraz jest takie pytanie. Gdzie mogę ewentualnie, powiedzmy... Jakbym kiedyś był zdesperowany, gdzie mógłbym przyjechać odebrać swój masaż po jajach? Do schowy. Do Leszna. No. Daleko masz? No teoretycznie nie. Z Wrocławia to niedaleko, nie wiem ile, 150? Coś takiego. Nie, no wiesz, jeszcze nie jadę. Jeszcze nie, no dobra, ja będę czekała na ciebie, nie? Dobra, to wiesz... No. Albo nieważne. Dobra, ja lecę, dziewczyny. Może kiedyś jeszcze się zobaczymy.